Podczas targów szwedzka firma Softube, znana z produkcji pluginów symulujących brzmienie analogowych urządzeń, zaprezentowała najnowszy produkt. Tym razem jest to sprzęt, jest to urządzenie o nazwie Console One, inaczej mówiąc interfejs USB pozwalający na sterowanie pluginami tej firmy w dowolnej platformie komputerowej. Największą atrakcją tej platformy jest to, iż pozwala ona na sterowanie dowolną ilością kanałów oraz parametrów typowych dla takich urządzeń jak korektory barwy czy procesory dynamiki. I za pomocą tejże konsolety możemy sterować w bardzo łatwy sposób pluginami Softube na dowolnym kanale w naszym projekcie. Rozmawiam z Henrykiem z firmy Softube. Henryk, what's special about Console One? Well, Softube has always been well regarded for their analog sounding plugins. So we always had the analog sound. And what to bring now is the analog workflow as well. So you have the analog touch of physical knobs, you can select all the channels, everything you do with the mix, you can do it with this piece of hardware and the integrated software. Why people might want to buy it? Well, I mean, one of the criticisms you get when you talk about software or you have the high-end mixers, they always want the physical thing. They always want to use their hands, twisting knobs, shifting faders. This is what we bring to the table with the Console One. Thank you.